Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach tworzą ludzie, którzy pozostając cichymi bohaterami, codziennie ratują życie i zdrowie mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Międzynarodowy Dzień numeru alarmowego 112 to okazja, żeby im podziękować za ich codzienną służbę. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach mieści się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. To jest ważne zadanie administracji rządowej, podlegające wojewodzie. Pracuje tu 46 operatorów, dostępnych przez 24 godziny na dobę. Nasza praca wymaga dużej odpowiedzialności i czujności. Atutem operatora jest umiejętne prowadzenie rozmowy pod wpływem stresu i presji czasu. Podczas przyjęcia zgłoszenia operator powinien wykazać się opanowaniem, a w sytuacji tego wymagającej – dyrektywnością. Od tego może zależeć czyjeś życie. Operator 112, w czym mogę pomóc? Proszę adres. Pamiętaj, dzwoń zawsze w ważnej sprawie zagrożenia życia, zdrowia czy mienia. Nie blokuj numeru alarmowego, jeżeli nie jest potrzebna natychmiastowa pomoc. Bądź odpowiedzialny. Po nawiązaniu rozmowy podaj dokładny adres, opisz, co się stało i odpowiadaj na pytania operatora. To wszystko ułatwi i skróci przyjęcie zgłoszenia. Państwo również mogą uratować czyjeś życie, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Pomóżmy sobie nawzajem.